Zapraszamy. Pierwsze piętro z kotami końskimi, jak mówią. Mam pytanie, czy wiecie, że niektóry na świecie to do szczęścia niewiele potrzeba? Skrawek nieba nad głową, tyle ziemi pod nogą, a w powietrzu rodzimy zapach chleba. Dobrzyńska ziemia, ziemia dobrzyńska, ta ukochana, sercu najmilsza, pachnąca chlebem z dobrzyńskich pór. Ziemia dobrzyńska to jest dom mój. Panie profesorze, bardzo prosimy do mównicy. Czcigodny jubilacie. Szanowni Państwo, przypadła mi w udziale możliwość wygłoszenia laudacji, pochwały jubilata profesora Mirosława Krajewskiego. Zadanie to, z pozoru proste, okazało się niebywale trudne, ze względu na różnorodność, jak i mnogość dokonań pana profesora. W osobie Mirosława Krajewskiego widzimy badacza, metodologa badań humanistycznych, historyka, regionalisty, działacza społecznego, harcmistrza Rzeczypospolitej, radnego rad gminny oraz sejmiku wojewódzkiego, kuratora kościołów i klasztorów, działacza społecznego ruchu naukowego, polityka, posła na Sejm 4. i 5. kadencji, przewodniczącego podkomisji stałej do spraw nauki i szkolnictwa wyższego, ale to nie wszystko. Widzimy w nim również, a może powinniśmy widzieć, przede wszystkim niezwykłego człowieka, który dzięki swojej pracy, uporowi, dążeniu do wyznaczonego celu osiągnął tak wiele, przez co zasługuje na uznanie. Profesor Mirosław Krajewski swoje przemyślenia i badania naukowe zawarł w ponad 180 książkach i kilkuset artykułach, rozprawach i recenzjach, o łącznej objętości blisko 37 tysięcy stron. Nie wiem, ile to by było, jakbyśmy tak jedno na drugą położyli. Są to interesujące opracowania dotyczące regionu, kościoła, ale też prace zawierające problemy Europy, doktryn wychowania, badań pedagogicznych i wielu innych obszarów. Jubilat specjalizuje się w historii Polski XIX i XX wieku, europeistyce, dziejach wychowania, biografiofistyce, terminografii i leksykografii, metodologii badań naukowych. Ujmując statystycznie dorobek naukowy, to spośród autorskich i zredagowanych książek przez profesora zdecydowana większość dotyczy ziemi dobrzyńskiej, Kujaw i Mazowsza Płockiego, a nadto 23 książki związane są z biografistyką, 9 z dydaktyką szkoły wyższej, 9 z historią wychowania i myśli pedagogicznej, 5 z historiografią, 4 z politologią, a 3 z prawem oświatowym oraz historią państwa i prawa. Profesor jest ponadto redaktorem kilku serii wydawniczych, m.in. Ziemi Dobrzyńskiej, zeszyty historyczne Dobrzyńskiego Oddziału WTN, zeszytów naukowych WSHE, rocznika Dobrzyńskiego oraz szeregu innych prac zbiorowych. Jest także wydawcą i redaktorem ponad 200 książek naukowych, regionalnych, tomików poezji i prozy w ramach działalności Wszechnicy Edukacyjnej i Wydawniczej PEN. Profesor jest kuratorem kościołów i klasztorów.
jest inicjatorem szeregu przedsięwzięć umacniających kult miejsca. Szanowny jubilacie, szanowni państwo. Osiągnięcia profesora Mirosława Krajewskiego są nieprzeciętne. Okupione są ciężką pracą. Te wszystkie działania dają obraz jubilata, który posiada cechy człowieka niezwykle kreatywnego, aktywnego, przedsiębiorczego, odpowiedzialnego, innowacyjnego, twórczego i pracowitego. I za to należy się jubilatowi podziw i powszechne ludzkie uznanie. Czcigodny profesorze jubilacie, niech ci zdrowie dopisuje, byś mógł przez kolejne lata czynić jeszcze wiele dobra. Ad multus annos. Dziękuję bardzo. Głos oddam panu Janowi Krzysztofowi Ardanowskiemu, posłowi na Sejm, wiceprezesowi i honorowemu członkowi Dobrzyńskiego Towarzystwa Naukowego. Proszę państwa, jesteśmy tutaj, bo jesteśmy darzeni przyjaźnią przez profesora Krajewskiego. Traktujemy go jako przyjaciela, a przecież amicus optima vitae possessio. Przyjaciel to największy skarb w życiu. Znamy go z różnych aktywności życiowych. Niektórzy znają go zapewne dłużej niż ja. Z czasów jego młodości i pierwszych sukcesów, których jest tak wiele. Ale możemy tej przyjaźni być pewni, a przecież bardzo znane łacińskie powiedzenie, że amicus certus inere incerta cernitur. Prawdziwego przyjaciela poznajemy w biedzie. Tym bardziej możemy być dumni z przyjaźni z takim człowiekiem. Jak wspomniałem, pan profesor, krasomówca, złotousty, aurea dicta, złote słowa nie są mu obce, umie się nimi bardzo posługiwać, jest przede wszystkim nauczycielem i wychowawcą. Z mojego punktu widzenia, niezależnie od pracy naukowej, o której pan profesor wspominał, ta jego chęć i umiejętność uczenia innych jest czymś szczególnie ważnym. Ja również osobiście bardzo dziękuję za Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe, za wielki zaszczyt, jakim jest dla mnie przyznanie członkostwa honorowego. Jestem absolutnie przekonany, że te wszystkie ciepłe, dobre słowa, które tu padły i zapewne będą jeszcze padały, są szczere, uczciwe i pan profesor na nie absolutnie zasługuje. Cieszmy się chwilą. Cieszmy się spotkaniem. Cieszmy się przyjaźnią wielkiego, wartościowego człowieka, którego znamy z różnych fragmentów jego życia, składających się na piękną, bogatą historię życia, która przecież się nie kończy. Primus annus. Ad multos annus, panie profesorze. Proszę państwa, ja oczywiście na ten zbożny cel tą składkę jakąś wpłacę, ale w związku z tym, że bonum vinum letificat cor hominis, to również, panie profesorze, poproszę o przyjęcie jednak butelki dobrego wina. Bardzo będę się z tego powodu cieszył. I na koniec, proszę państwa, last but not least, chcę przekazać, że minister edukacji i nauki, pan Przemysław Czarnek, który nie może być osobiście obecny, poprosił mnie o to, żebym odczytał jego osobisty list skierowany do pana profesora. Mój szacunek budzi pański wkład w kształcenie kolejnych pokoleń studentów. Warto w tym miejscu przypomnieć, iż jest pan profesor współtwórcą Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Włocławku, a także organizatorem 6 kierunków studiów. O kompetencjach, wiedzy i niekwestionowanym autorytecie świadczy również pańskie doświadczenie zawodowe, obejmujące m.in. sprawowanie funkcji rektora, później prorektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Włocławku, włocławskiego kuratora oświaty, wiceprezydenta Włocławka do spraw rozwoju,
przewodniczącego Podkomisji Stałej do Spraw Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz zastępcy przewodniczącego Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Na szczególną uwagę zasługuje Pańska wieloletnia działalność wydawnicza, której owocem jest wiele publikacji naukowych i regionaliów związanych z ziemią dobrzyńską. Miarą uznania dla dorobku naukowego są przyznane Panu nagrody i wyróżnienia. Przywołać tu Krzysztof Kawalerski, Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi. Raz jeszcze gratuluję i życzę Panu Profesorowi wszelkiej pomyślności z wyrazami głębokiego szacunku Przemysław Czarny. Proszę Państwa, 75 lat wydaje się, że nie liczy się to, że przeżyłem. Pytam dziś siebie, ale to w jakich latach życia żyłem. Muszę przypomnieć tutaj, z tej drogi, moich nauczycieli ze szkoły podstawowej w latach 53-60, nauczycieli mojego liceum, moją wychowawczynię, która nie doczekała mojej matury, bo zmarła, kiedy był kwiecień 65 roku, Tosię Łukowską. Ale także muszę wspomnieć moich mistrzów z Uniwersytetu Warszawskiego, profesora Tadeusza Kowalanka, mojego promotora doktoratu, który powiedział: jeśli Pan będzie wierny temu, co Pan robi na moich spotkaniach ze mną, może Pan być pewien, że osiągnie Pan więcej niż doktorat. Proszę Państwa, dziękuję przy okazji tym, którzy cieszyli się i cieszą moim szczęściem. Dziękuję tym, którzy dzielili się ze mną i radościami, i smutkami. Szczególnie tym, którzy mają w swoim sercu miejsce dla mnie. Znakomite słowa, które wielokrotnie tu przywoływał Pan poseł, ja również posłużę się tymi znakomitymi słowami, które pozwoliłem sobie wpisać na brązowej tablicy w uczelni, którą zbudowałem. Labor omnia improbus vincit. Wytrwała praca zwycięży wszystko. Ovidiusz. A ja dodaję, wrogów także. Proszę Państwa, i na koniec pytanie, czy 75-latek może mieć marzenia jeszcze? Proszę Państwa, odpowiadają w ten sposób, że nikt nie jest za stary na marzenia. Marzę, proszę Państwa, o paru sprawach, także i dla siebie, ale również dla swoich bliskich. A gdy chodzi o pracę badawczą, marzę o trzecim tomie nowego słownika biograficznego ziemi dobrzyńskiej. Może o takim zadaniu dla wielu osób, a mianowicie stworzenia dobrzyńskiego genotypu walki i pracy. Dobrzyńskiego genotypu walki i pracy. Bo, proszę Państwa, no trzeba mieć marzenia, jako że rzeka, o czym wszyscy wiemy, nigdy nie płynie do tyłu. Co prawda, ktoś powiedział, że jeżeli chcesz rozśmieszyć Pana Boga, to powiedz mu o swoich marzeniach. Proszę Państwa, wbrew temu, co mówią, marzyć trzeba. I na koniec już, Szanowni Państwo, jak mówią, finis coronatopus. Koniec wieńczy dzieło. I w tym końcu chcę powiedzieć tak, że czasami i tego, co nazywamy jakimś poziomem bogactwa czy dostatku, jakimś poziomem wiedzy, którą posiedliśmy, jakimś poziomem doświadczenia, które zdobyliśmy, wszystko niestety przychodzi za późno. I bogactwo, i wiedza, i doświadczenie.
chyba że będzie nam dane wejść w wiek starszy, tak jak wielu tu z Państwa, lub, czego bardzo uczestnikom tego spotkania życzę, w wiek sędziwy. Dziękuję, Szanowni Państwo, za udział w księdze jubileuszowej, którą chcemy za chwilę przejść do jej promowania. Dziękuję 48 osobom, którzy w tej księdze wystąpili. 41 osób wystąpiło z tekstami naukowymi, inni z tekstami gratulacyjnymi. Dziękuję dzisiaj wszystkim Państwu za przyjęcie zaproszenia, za poświęcenie tej pięknej, być może tak pięknej, ostatniej niedzieli tej jesieni. Bardzo dziękuję. Nawet nie wiem, czym zasłużyłem sobie na taką pogodę. Dziękuję za słowa, Panie Rektorze i Panie Pośle. Za słowa w ogromnej części niezasłużone. I powiem krótko, raz się przeżywa jubileusz. I gdybym miał jeszcze raz go organizować, powiedziałbym, nie organizuję, bo jak można to wszystko, że tak powiem, wysłuchać? To jest po prostu, no nie jest to do końca aż takie dobre. Ale bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję wszystkim najbliższym za miłość, za wierność i sobie również chcę podziękować, proszę Państwa. To rodzaj egoizmu, zatrwanie. Zatrwanie. Proszę Państwa, i muszę to powiedzieć, muszę podziękować Stwórcy za łaski niezasłużone. Słowami następującymi. Każdy Twój wyrok przyjmę twardy, przed mocą Twoją się ukorzę. Ale chroń mnie, Panie, od pogardy, od nienawiści. Chroń mnie, Boże. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, wielkie brawa! Środowisk akademickich i towarzystw naukowych jest szczególnie uroczyste honorowanie jubileuszy pracy naukowej, urodzin lub innych wydarzeń uczestników tych środowisk i uświetnianie tych rocznic księgami pamiątkowymi. A jakże nie uczcić zbiegu rocznic, czyli 75-lecia urodzin, 55-lecia pracy zawodowej, 50-lecia działalności naukowej i 20-lecia uzyskania tytułu naukowego naszego dzisiejszego jubilata, profesora doktora habilitowanego Mirosława Krajewskiego. Księga liczy 760 stron. Jest to format powiększonego B5, czyli takiego formatu naukowego.
Jej objętość zawiera, jak zapewne chciałby usłyszeć nasz jubilat, skrupulatnie 296 tysięcy wyrazów oraz 2 156 tysięcy znaków. Do udziału w księdze zaproszono w sumie 50 osób. Z tego 41 osób przygotowało teksty stricte naukowe. Pozostałe osoby utwory i pisma dedykowane. W księdze reprezentowane są różne ośrodki i towarzystwa naukowe. Przytoczę kilka. Z Krakowa, z Warszawy, Poznania, Bonn, Bydgoszczy, Płocka, Włocławka, Krajkowa, Brodnicy, Ciechocinka, Lipna, Repina, Golubia, Dobrzynia czy też Skępego. Publikacja jubileuszowa, łącząc w sobie różne aspekty, bez wątpienia stanowić będzie cenną pozycję w polskiej bibliografii naukowej. Chciałabym teraz prosić o przyjęcie pierwszego egzemplarza jubileuszowej księgi samego jubilata. Poproszę o wręczenie w imieniu Zarządu Dobrzyńskiego Towarzystwa Naukowego wręczenie księgi wiceprezesa Dobrzyńskiego Towarzystwa Naukowego, posła na Sejm Jana Krzysztofa Ardanowskiego w towarzystwie członkiń zarządu pani Magdaleny Fejdowskiej i Anny Sopkiewicz. Panie profesorze, jest to egzemplarz z wpisem, z dedykacją specjalnie zapisaną na ten dzień i na to wydarzenie w Golubskim Zamku. Proszę Państwa, w tym momencie wręczymy w kolejności według tytułów i godności, czyniąc od tej zasady jednak pewien wyjątek. Prosiłabym jako redaktor tomu o wręczanie kolejnych tomów księgi przez samego jubilata. Thank you.